3 kwietnia wspominamy świętego Alojzego z Krosopi. Urodził się 4 sierpnia 1804 roku w Udine, w północno-wschodnich Włoszech, w bogatej rodzinie. Jego ojciec prowadził pracownię jubilerską. Wychowywał się w głęboko religijnej rodzinie katolickiej. Jego dwaj starsi bracia zostali kapłanami. W wieku 12 lat wstąpił do niższego seminarium duchownego. 31 marca 1827 roku otrzymał w rodzinnym mieście święcenia kapłańskie. Następnego dnia celebrował pierwszą mszę świętą. Jeszcze jako kleryk pomagał w sierocińcu, który prowadził jego starszy brat Karol. Ludzie mieszkający w Udine i okolicy bardzo cierpieli z powodu biedy i nędzy wywołanych przez wojny i epidemie. W założonym domu dla bezdomnych nie tylko przyjmował ponad 100 dziewcząt, ale dbał o ich wychowanie i naukę. W innym domu około 230 dziewczętom zapewnił podstawowe wówczas wykształcenie. Naukę czytania, pisania, podstawy arytmetyki, podstawowy kurs życia i prac domowych. Te prace podejmował z innymi młodymi kapłanami i grupą młodych, ofiarnych nauczycielek. 9 z nich było pierwszymi siostrami w założonym przez niego 1 lutego 1837 roku Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej od świętego Kajetana z Hieny. Zgromadzenie sióstr zatwierdził papież Pius IX 22 września 1871 roku. Wśród założycielek nowego zgromadzenia były młode kobiety pochodzące z bogatych rodzin. Wykształcone, utalentowane, ale były też ubogie, proste. Wszystkie gotowe do ofiarnej służby najuboższym. Szanował każdą siostrę, jej indywidualny rozwój duchowy. Udzielał rad, pomocy, zachęcał do dobrego. Łatwo zauważał próżność, powierzchowność, każdy fałsz i inne słabości sióstr. Z prawdziwie ojcowską mądrością pomagał w rozpoznaniu tych wad i we wzroście duchowym. Wśród wielu wskazań, jakie im dawał, to było szczególnie ważne. Te córeczki matki biedy więcej niż czegokolwiek potrzebują pouczenia na temat miłości oraz tego, co konieczne do prowadzenia uczciwego życia. Mówił też, że każdą z powierzonych im dziewcząt mają traktować jak oczko w głowie. Nie tylko mówił, dla najuboższych przeznaczył przypadający mu majątek rodzinny, a gdy już go rozdał, on pochodzący z bogatego, liczącego się w Udine domu, żebrał dla swoich podopiecznych. Nie poprzestał tylko na pomocy ubogim dziewczętom w 12 domach, które założył w ciągu życia. Otworzył w Udine dom dla tych wychowanych, które nie znajdowały pracy. Osobny dom przeznaczył dla dziewcząt głuchoniemych. Pomagał też ubogim klerykom, przygotowującym się do kapłaństwa, a także zorganizował opiekę nad starszymi kapłanami. Przyczynił się do powstania drukarni i katolickiej gazety Obywatel Włoski. W wieku 42 lat wstąpił do kongregacji świętego Filipa Neri w Udine. Tam pragnął jeszcze lepiej służyć ubogim, naśladując świętego Filipa. Bardzo aktywnie pomagał potrzebującym nie tylko materialnie, ale też duchowo. Posiadał wyjątkowy dar rozeznania i rady. Ze zjednoczenia z Bogiem czerpał siły do posługi charytatywnej. Codziennie celebrował mszę świętą. Rozważał Słowo Boże. Często w nocy adorował Najświętszy Sakrament. Odprawiał drogę krzyżową. Odmawiał różaniec. Doświadczył też wielu cierpień i niezrozumienia. W czasie kanonizacji w 2001 roku święty Jan Paweł II tak go scharakteryzował. Miłosierdzie. To wołanie wyrwało się z jego serca w chwili, gdy opuszczał świat dla nieba. Miłosierdzie praktykował przykładnie, zwłaszcza wobec osieroconych i porzuconych dziewcząt, włączając w to dzieło grupę nauczycielek, z którymi założył Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Miłosierdzie stanowiło sekret jego długiego i niestrudzonego apostolstwa, karmionego nieustannym obcowaniem z Chrystusem, którego kontemplował,
naśladując uniżenie i ubóstwo Jego narodzin w Betlejem, prostotę Jego pracowitego życia w Nazarecie, Jego ofiarę całopalną na Kalwarii, wymowne milczenie Eucharystii. Dlatego Kościół wskazuje Jego kapłanom i wiernym jako wzór głębokiego i skutecznego połączenia komunii z Bogiem ze służbą braciom. Innymi słowy, jako wzór życia w głębokiej komunii z Trójcą Przenajświętszą. Pod koniec swojego życia poprzestał już tylko na duchowym towarzyszeniu siostrom. Przez całe swoje życie realizował słowa Pana Jezusa z Ewangelii świętego Mateusza. Zaprawdę powiadam wam, wszystko co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. Zmarł w wieku 80 lat w Udine 3 kwietnia 1884 roku. Święty Alojzy jest patronem piłkarzy i chorych na AIDS. Święty Jan Paweł II beatyfikował go w 1981 roku, a 20 lat później kanonizował. W Martyrologium Rzymskim wspominany jest 3 kwietnia. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Alojzego na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą nam wskazał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.